Hej, zapraszam dzisiaj na testy. Takie szybkie porównanie koronek do wiercenia w Gresie na mokro. I kupiłem jedne markowe, drugie niemarkowe w zestawie na Allegro. Cena nawet podobna, robi 85 zł, te w zestawie 80. Tylko że w tych no-name'ach mamy aż 14 otwornic i wierteł, czyli jakby podzielić to wychodzi 6 zł za sztukę. Oczywiście jest to duże uproszczenie, bo pojedynczo sprzedawana otwornica 50 kosztuje około 20 zł, ale i tak jest to 4 razy mniej niż markowa. Po pierwszych oględzinach widzę, że lepiej wykonana jest ta droższa, jakość metalu wydaje się lepsza. Poza tym na tych tańszych słabo wyglądają spawania, tak jakby miały się zaraz rozpaść. Jeśli chodzi o posypkę diamentową, choć nie są to prawdziwe diamenty takie wyłowione z morza, tylko przylutowany diament techniczny, to ładniej to wygląda na rubi, jest jakby uporządkowany, ale na tych tańszych jest go nieco grubiej. Test przeprowadzę na gresowej płytce, wkrętarkę przełączyłem na pierwszy bieg, będzie to zalecana prędkość od 400 obrotów na minutę. Żeby zapewnić lepsze chłodzenie, to w środek otwornicy wcisnę mokrą gąbkę i startujemy. Wiercić będę bez żadnego prowadzenia, które by tylko przeszkadzało w teście, czyli zagłębiam się w płytkę nawiercając pod skosem. Na zewnątrz będę co jakiś czas pryskał wodą. Staram się też nie dociskać za mocno, wiercenie w Gresie należy robić bez pośpiechu i bez nacisku. Wideo przyspieszę 8-krotnie, żeby nie zanudzać. Ok, wracamy do normalnej prędkości, bezimienna pierwsza 59 sekund, rubi 2 sekundy później. Różnica minimalna to były przedbiegi, zrobię więcej nawierceń, wtedy będzie to bardziej miarodajne. Tu startujemy ponownie. Z nagranego materiału wyciąłem tylko krótkie przerwy, kiedy wyciągałem odcięte kawałki płytki lub moczyłem gąbkę. Także tu macie nagrane ciągłe wiercenie bez żadnej pauzy. Oczywiście wideo też przyspieszyłem i to dużo więcej. Zrobię po 8 otworów i sprawdzimy czasy. No i tutaj ku mojemu zaskoczeniu tańsza otwornica była szybsza 8,5 minuty. Rubi poradziła sobie z taką samą ilością wierceń 3,5 minuty dłużej. Wierciłem dalej, ale już bez kamerowania, chciałem sprawdzić trwałość koronek, tylko że każdy kolejny otwór wierci się coraz dłużej i jest to męczące, dlatego na 14 poprzestałem. Natomiast zobaczmy, jak mocno zużyły się koronki, pierwsze wiercenia zrobiły w 1 minutę, minimalnie szybsza była wtedy ta tańsza, a ile czasu zajmie przy 15 wierceniu? Koronka no name 2 minuty. Rubi prawie 3,5. Pewnie dałoby radę zrobić tak jeszcze kilkanaście otworów, no tylko im dalej, tym ciężej. Otwornice zużywają się, z tym, że ta markowa szybciej i wiercenie trwa dłużej. No cóż, test wyszedł jak wyszedł, tutaj cena nie poszła z jakością. Być może trafiłem na takie koronki, tego nie wiem. Zapraszam do komentowania i do zobaczenia. Cześć!